Właśnie wróciłem 408 z festiwalu w Sopocie i jakiś koleś śpiewał tam, że dla mnie wyglądasz idealnie. I dokładnie te słowa mógłbym skierować w kierunku tego modelu. Natomiast mamy tu wersję plug-in, o którą pewnie się dziś trochę pokłócimy. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Czemu będę chciał się trochę pokłócić, to wyjaśnię za moment. Na początek kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, który polecam odwiedzić przed zakupem używanego samochodu. Co w takim serwisie znajdziemy? Otóż na przykładzie tego używanego Peugeota 408, gdzie widzimy, że zgadza się status prawny i nie było uszkodzeń, ale zobaczmy na stan licznika kilometrów. No i patrzcie na to. Przebieg sobie rósł, aby w listopadzie 2023 z 15 tysięcy spaść na 5,5. Także u mnie ten samochód byłby już kompletnie spalony. Co możemy jeszcze sprawdzić? No to kolejny raport i używana Corsa, która w 2020 roku wyglądała sobie tak. Potwierdzimy specyfikację i wyposażenie takiego samochodu. Sprawdzimy, gdzie został wyprodukowany, czy nie został skradziony, kiedy został zarejestrowany w Polsce i wiele innych rzeczy. I przypominam raz jeszcze, że z moim kodem, czyli AUTOMOTO, taki raport pobierzecie sobie 20% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. No i teraz tak, 408 była u mnie na testach po swoim debiucie, to było już prawie rok temu. I miała ona wtedy pod maską wasz ulubiony, a wręcz ukochany 1.2 PureTech. Nie wiem, mam nadzieję, że było widać, jak mrugnąłem zza okularów. A wracając, tamten silnik był może trochę za słaby, a przede wszystkim myślę, że jego najważniejszą cechą było to, że był PureTechem. Dzisiaj przeskakujemy na drugą stronę skali, ponieważ tamta wersja była najsłabsza, a ta, czyli wersja plug-in 225, jest najmocniejsza. Natomiast jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego materiału, to po pierwsze polecam, ale przeskoczmy sobie przez najważniejsze rzeczy z wnętrza, zaglądamy do bagażnika. A ten w wersji z lepszym audio oferuje 454 litry pojemności, natomiast ze standardowym nagłośnieniem litrów mamy o 17 więcej. Pod podłogą bagażnika znajdziemy też kilka niedużych schowków. Dobra, i jeszcze druga rzecz, o którą można mieć pewne obawy, patrząc na to auto z boku, czyli w zasadzie ten opadający dach, wskakujemy na kanapę. Jeśli chodzi o miejsce przed kolanami, to mam go tutaj ogrom. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu, także tutaj jest ok, ale tak dobrze na pewno nie jest nad głową. Żeby było jasne, ja się tutaj zmieszczę. Mógłbym jechać we w miarę komfortowych warunkach, ale siedząc w tej mojej czapce, no to to daszkowanie o sufit by było dosyć mocne. I pewnie trochę przeszkadzające. Ale jak jeździcie bez czapki i jesteście, myślę, maksymalnie mojego wzrostu, to z tyłu powinno być Wam wygodnie. Dodam jeszcze, że przed kanapą mamy całkiem nieduży tunel i na szczęście mamy nawiewy i mamy dwa porty USB. I to są porty USB typu C. No i może jeszcze 192 cm Grzesiek, który też się tutaj bez problemu zmieścił. Miejsca na kolana ma dużo, ale nad głową też był tutaj raczej problem. No i Grzesiek zwrócił też uwagę na trochę niewystarczającą przestrzeń na stopy. Dobra, a teraz przeskakujemy na miejsce kierowcy. I tutaj muszę się zatrzymać nad jedną rzeczą. Tak jak na pewno część z Was wie, a reszta pewnie widzi, w Peugeotach mamy bardzo nietypową pozycję właśnie za kierownicą. O co chodzi? To są trzy rzeczy, takie trzy składowe. Zegary, kierownica i Wasze kolana. I o co tutaj dokładnie chodzi, jeśli ktoś na przykład nie wie? No to w większości samochodów zegary widzicie przez kierownicę. Ona jest wyżej, więc widzicie je w tym miejscu. Peugeoty mają kierownice po pierwsze bardzo małe, po drugie te kierownice są nisko. No i zobaczcie, ja zegary muszę widzieć nad kierownicą. Ale z czym to się wiąże? Ja praktycznie zawsze, w każdym Peugeocie muszę poświęcić dużo czasu, żeby tę pozycję, może nawet nie znaleźć co wypracować w jakiś sposób. Bo albo nie widzę zegarów, albo walę kierownicą w kolana. Czy może raczej tutaj gdzieś w nogę. Potrafi być tak, że podniosę kierownicę wyżej, żeby tu nie obcierać, szczególnie na zakrętach, nie widzę zegarów. Obniżę, widzę zegary, walę w nogę. I to jest coś, co sprawia, że nie tylko 408. Peugeoty to zdecydowanie nie są samochody, które można zamawiać na ślepo.
To się może Wam wydać oczywiste, ale mówiłem 1000 razy, więc powiem 1001. Ja samochody sprzedawałem i zdarzają się klienci, którzy zobaczyli gdzieś tam premierę, dzwonią, zamawiają, mówią, nie muszę jeździć, będzie super. I są takie samochody, które są, czy może większość samochodów, jest dużo bardziej, nie wiem jak to nazwać, klasyczna pod tym względem. Można samochód zamówić, bo wiadomo czego się tam spodziewać. Ale jeśli na przykład Peugeotem nie jeździliście, a myślę, że nawet jak jeździliście, to nie jest takie auto. Bo co będzie jak zamówisz samochód, a się potem tutaj nie dopasujesz? I będziesz na przykład cały czas na zakręcie walić kierownicą w nogę. Nie kupujcie tego samochodu bez jazdy testowej i najlepiej takiej dłuższej jazdy testowej. Zwróćcie na to uwagę jako pierwsza rzecz po zajęciu tego miejsca. Naprawdę polecam. Natomiast żeby być uczciwym, ja chyba zawsze po jakimś czasie tę pozycję sobie znajduję i wtedy tutaj jest fantastycznie. Mogę powiedzieć, że wręcz uwielbiam to malutkie koło kierownicy. Ono jest super wyprofilowane. Z niego się fantastycznie korzysta. Naprawdę tutaj przyjemność potrafi sprawić samo wejście do samochodu i złapanie tego koła i właśnie ta pozycja, tylko trzeba ją znaleźć. Więc po to tak długo o tym mówię, a może już zanudzam, żeby każdy miał tego świadomość i to po prostu zapamiętał, jeśli o tym nie wie. No ale dobra, może wystarczy o tym. Kilka słów na temat wnętrza. Te materiały są świetne, może oprócz tego tutaj, bo to potrafi nawet trochę skrzypieć. Natomiast cała reszta naprawdę świetnie. Są tutaj dwie rzeczy do obsługi, których trzeba będzie się przyzwyczaić. Po pierwsze, selektor skrzyni biegów. Jak widzicie, nie ma tutaj drążka, ale ja też o tym 100 razy mówiłem. No to powiem po raz 101. Idzie się do tego przyzwyczaić w 2-3 dni i to staje się naturalne. To po prostu nie przeszkadza. O tak. A drugą rzeczą jest obsługa klimatyzacji i do tego pewnie też idzie się przyzwyczaić, ale ja się z tym na pewno nie polubię. Ten system po pierwsze, no nie jest najszybszy. Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami trochę trwa. Tu są po prostu takie animacje i one muszą przeminąć. I to jest raz, a dwa, no też widzicie, to jest wszystko dotykowe. Bardzo dobrze, bo to trochę pomaga, że te przyciski są konfigurowalne. Dobrze powiedziałem. I można sobie tutaj ustawić funkcje, z których korzystacie najczęściej. Ale nadal to wszystko jest dotykowe i na przykład, nie wiem, jadę gdzieś po autostradzie czy gdzieś noc i zmieniając temperaturę, nawiew, trzeba trafić w te odpowiednie punkty. Ja tego nie lubię. Jak to lubicie, no to spoko. No i dobra, może ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do esencji tego testu, czyli do jazdy i do silnika, fotele. Te fotele po pierwsze świetnie wyglądają. Mamy tutaj materiał, mamy alkantarę, mamy skórę, więc cały zestaw, ale przede wszystkim, a zrobiłem tym samochodem naprawdę sporo kilometrów, są mega wygodne. Robiłem takie dystanse po 6 godzin i za każdym razem wysiadałem z tego samochodu zrelaksowany, też dzięki fotelom. I zaznaczę, bo trzeba, one mają certyfikat AGR, ale one mają też masaż. I to nie jest taki masaż, jak najczęściej w markach popularnych, że to jest takie mizianie. Że nawet nie zauważycie, kiedy ten masaż się wyłączył. A tutaj to naprawdę czuć. Ja taki masaż w samochodach na trasie bardzo lubię i ten też bardzo polubiłem. I polecam. I też fajnie, że to nie jest tylko masaż dla kierowcy, ale też dla pasażera. No ale dobra, przechodzimy do wrażeń z jazdy i do plug-ina. I na początek, żebyście w ogóle wiedzieli, o czym my będziemy mówili, cyferki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy czterocylindrowy silnik o pojemności 1.6. Dysponuje on mocą 180 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 250 Nm. Jednostce tej pomaga 110-konny silnik elektryczny i razem tworzą układ hybrydowy o łącznej mocy 225 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 360 Nm. 408 w takiej specyfikacji rozpędzi się do pokaźnych 233 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,8 sekundy. No i tak, o samym użytkowaniu plug-ina za chwilę, teraz o wrażeniach z jazdy. Jak będziecie widzieli Peugeota 408 gdzieś na ulicy, to powinno Wam się kojarzyć jedno słowo, albo dwa. Mega komfort. To jest samochód nastawiony zdecydowanie na dawanie takiego spokoju, płynności jazdy, właśnie komfortu. On ma przefantastyczne zawieszenie. Ono bardzo fajnie tłumi nierówności, jest naprawdę jednym z największych atutów tego samochodu i tak jak powiedziałem, między innymi przez zawieszenie ten samochód jest fantastycznie komfortowy.
ale właśnie stoję na światłach i jest jedna rzecz, która trochę ten komfort psuje. Już pewnie domyślacie się, co powiem. To jest jednak samochód z grupy Stellantis. Świetne auto, mega jakość, automatyczna skrzynia. Stoję na światłach i co ja robię? Trzymam hamulec, bo nie mam tu auto hold. Ja naprawdę tego nie zrozumiem. Po prostu nie zrozumiem. No ale nie ma, nie będę tego rozwijał, bo już mi się chyba nie chce. Więc wracając do jazdy, powiedziałem też o skrzyni. Ta skrzynia w 95% przypadków, do tego, do czego został stworzony ten samochód, czyli nie do szaleństw, jest super. Ona ma 8 biegów, ona naprawdę fajnie zmienia biegi i nie mam do niej w ogóle zastrzeżeń. Oprócz jednej sytuacji, bo powtórzyło mi się to wiele razy. Dojeżdżając na przykład tak jak teraz do świateł i zwalniając, tak płynnie zwalniając, ona potrafi pod koniec trochę szarpnąć. Tak jakby nie wiedziała, czy już ma wrzucić niższy bieg, czy jeszcze nie. Jest to trochę dziwne, ale ja to zaobserwowałem. Tak jak mówię, przejechałem tym samochodem całkiem spory dystans, więc o tym mówię. Jeśli macie jakieś doświadczenie, na przykład inne, albo takie same, to dajcie znać. Z kolei jako plus na pewno muszę wymienić tutaj wyciszenie. 110, 120, 140, jak na tę klasę samochodu, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I do tego stopnia, że zwróciło na to uwagę kilka osób, które ze mną jeździło, że w tym samochodzie jest naprawdę cicho, bardzo mi się to podoba. Dodam jeszcze dla formalności, że mamy tutaj trzy tryby jazdy. Elektryczny to wiadomo, hybryda no też wiadomo, chociaż używana jest głównie wtedy, kiedy prąd się wyczerpie, ale ona działa w taki sposób, że jeździmy na silniku benzynowym, ale on też robi co może, żeby tak jak na przykład teraz, używać silnika elektrycznego. To jest taka standardowa hybryda. No i tryb sport, gdzie zawsze uruchamia się silnik spalinowy. Fajne jest to, że tutaj ten silnik spalinowy ma po pierwsze 4 cylindry, a po drugie on sam w sobie ma 180 koni, bo to czuć. Czasami w pluginach te silniki benzynowe mają jakąś niewielką moc i dużo dokładane jest silnika elektrycznego. A tutaj jest trochę inaczej i to też uważam za plus. A przechodząc do samego plugina. Czemu ja powiedziałem, że trochę się pewnie pokłócimy? Bo ja czytam Wasze komentarze, pewnie widzicie, że ja odpisuję i widzę, że bardzo dużo osób uważa, że plugin to jest jakiś totalny bezsens i zrobiony jest tylko po to, żeby spełnić normy i tak dalej. I to jest w bardzo dużej mierze prawda. Ale co jest alternatywą? Samochód elektryczny. I ja, tu się też możemy nie zgadzać, pewnie się nie zgodzimy. Ja nadal uważam, że samochody elektryczne dzisiaj to jest świetny wybór dla bardzo wąskiej grupy kierowców. Jak możecie mieć jedno auto w rodzinie i będziecie nim jeździć po Warszawie, tak jak jeżdżą teraz, super, ale na przykład wyjazdy gdzieś tam nad morze, no ja zrobiłem tym samochodem pewnie z 1200 km, nie chciałbym, żeby to był elektryk. Mimo, że to auto miało też pewną wadę, o której zaraz powiem. A jak jeździ się pluginem? Ja mam też chyba 2,5-letnie doświadczenie z użytkowania plugina na co dzień. Nie ja nim jeździłem, ale bardzo bliska osoba. I ja to już też parę razy mówiłem. Jak macie się gdzie ładować, to wygląda to w ten sposób, że na co dzień masz zasięg powiedzmy 50-60 km na samym prądzie. Tak głównie mają pluginy. Tutaj też producent obiecuje jakieś 65 czy 63, już dokładnie nie pamiętam. Realnie ja tym samochodem na samym prądzie przejeżdżałem, mamy teraz po 90 stopni, jakieś 40-45. Ale znowu wracając do tego poprzedniego przykładu. Do firmy mieliśmy 20 km. Masz zasięgu powiedzmy 45. Jedziesz do firmy, ładujesz się i masz na powrót do domu i powrót do firmy. I cały czas jeździsz na samym prądzie. Jeśli ładowałeś czy ładowałaś się w firmie i miałaś to na przykład za darmo, no to w ogóle bajka. Ale nawet robiąc to w domu, na nocnej taryfie, jeśli to przejechanie w sumie 100 km będzie kilka razy tańsze niż jazda na benzynie, no to zobaczcie. Mimo, że mam silnik spalinowy, to jeżdżę cały czas, tak mówię kolokwialnie, na prądzie. A przychodzi taka sobota i trzeba się zapakować i pojechać z całą rodziną nad morze kilkaset kilometrów, no to ja to robię i się niczym nie martwię. Prawie. A czemu prawie? Bo to też trzeba pamiętać. Pluginy to zdecydowanie z założenia nie są samochody nastawione na jazdę w trasie. One mają najczęściej bardzo małe zbiorniki paliwa. Ten ma 40 litrów. Wiadomo, że tego nie wyjeżdżacie do zera. Więc tankując samochód, mając już bardzo mały zasięg, macie jakieś 30 litrów do zatankowania, 30 kilka. To nie jest dużo. Ja starając się nie ładować gdzieś tam na końcu, żeby nie zostać bez paliwa, no to tankowałem ten samochód za jakieś, nie wiem, 170 zł, coś takiego. To się bardzo szybko potem wyjeździ, czy spali i trzeba to robić znowu, szukać stacji i tak dalej, więc pamiętajcie o tym. A kolejna rzecz, no to znowu jak to w hybrydach. Ja tym samochodem w mieście potrafię spalać 6,5 litra, coś takiego. Mówię już po wyczerpaniu się prądu. Ale na autostradzie
to było jakieś 7,5, więc to nie jest coś takiego, że gdzieś ktoś może mieć w głowie, no mam hybrydę, będę spalać 5 litrów. W mieście być może tak, albo pod miastem, ale na autostradzie raczej nie. Chociaż ten samochód zaskoczył mnie na ekspresówkach. Bo my jadąc w zasadzie całym samochodem zapakowanym na ekspresówce spalaliśmy jakieś 6,5, 6,6, coś takiego. To jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Natomiast ten przeskok na autostradzie no był całkiem spory. No ale znowu wracając do plug-ina, kolejna rzecz. Jazda na co dzień z taką jednostką, czy z takimi jednostkami jest dużo płynniejsza niż na samej na przykład benzynie z silnikiem 1,2 i 3 cylindry. A to wiadomo, że dzisiaj jest coraz częściej spotykane, czyli małe silniki, małe pojemności i 3 cylindry. Tutaj wszystko działa bardzo płynnie, bardzo przyjemnie. Chce się w ten samochód wsiąść i nim po prostu pojeździć, bo on daje radość. Jest też dynamiczny, no bo hello, ponad 200 koni, poniżej 8 sekund, prąd, to auto potrafi dać radość. I to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o samoładowanie, to zrobicie to w zależności od źródła prądu jakieś 1,5 godziny do, jak podłączyłem do gniazdka po prostu w garażu, 6,5, 7, coś takiego. To trochę trwa, ale znowu z drugiej strony, znowu na przykładzie. Przychodzisz do pracy, podłączasz się, wychodzisz, masz baterię 100%. No bo to jest przeważnie 8 godzin, więc ja uważam, że plug-in naprawdę ma sens. Też oczywiście dla wąskiej grupy klientów, ale na pewno szerszej niż sam elektryk dziś, maj 2024. Na dziś takie zdanie uważam za najbardziej aktualne. Dlatego dajcie znać, jak Wy do tego podchodzicie, tylko fajnie byłoby, żeby... Wiem, że tak się nie da, ale żeby mieć jakiekolwiek doświadczenie z użytkowania plugina, bo samo takie pomyślenie o tym, a użytkowanie, to jest trochę tak, jak ja wypowiadam się o użytkowaniu elektryka. No ja coś tam wiem, bo jeżdżę tymi elektrykami, ale ja takiego auta jako swoje nie mam. Więc być może te moje wrażenia też są nie do końca obiektywne, to może źle powiedziane, bo każdy z nas ma swoje subiektywne zdanie, ale to nie do końca prawdziwe. Także jestem mega ciekawy, co o tych pluginach myślicie i co napiszecie. Czekam w sekcji komentarzy. I ja zanim docenię jeszcze dwie rzeczy, bo trzeba o tym powiedzieć. Kamera. Fantastyczna jakość. Super, że mamy kamerę 360. I naprawdę mi się to bardzo podobało. Natomiast audio. Mamy tutaj system nagłośnienia Focal. To jest markowy sprzęt. I ja nie wiem, o co chodzi, bo ja lubię tego producenta, ale nagłośnienie, które tutaj nie jest najtańsze, ono brzmi dziwnie. Być może to jest jakaś charakterystyka dźwięku, do której ja nie jestem jakoś tam przekonany czy przyzwyczajony, ale ja mam wrażenie, że ten dźwięk jest jakiś taki stłumiony. Wierzcie mi, że próbowałem sobie to ustawiać przez pół godziny i mi się nie udało. Także jak macie jakieś doświadczenia, to też dajcie znać, bo może tu coś jest nie tak. I może w innych egzemplarzach gra to naprawdę super, także mam nadzieję, że wyprowadzicie mnie, może nie z błędu, ale z tego błędnego, oby przeświadczenia. No ale dobra, jakie przeświadczenie będziecie mieć za chwilę, gdy przedstawię, ile takie cacko kosztuje. I tutaj sprawa jest dość prosta, ponieważ 408 w wersji plug-in hybrid 225 występuje aktualnie tylko w wersji wyposażeniowej GT i koszt takiego samochodu bez dodatkowych pakietów to 216 050 zł. No i co, nieźle jest, prawda? No ale jak to wiadomo, tam gdzie prąd, tam plus kilkadziesiąt tysięcy, no i samochód dla specyficznego klienta. Natomiast jeśli szukacie czegoś takiego, szukacie plugina, szukacie samochodu, który wygląda przefantastycznie, bo o tym nie powiedziałem, chociaż mówiłem poprzednio, to jest moim zdaniem jeden z najładniejszych, i teraz co, SUV-ów, liftbacków, crossoverów, chociaż to dziś nic nie znaczy, bo wszystko jest crossoverem, bo jedzie tu Citroen, też jest crossoverem, nieważne, samochodów na rynku. Dla mnie to auto jest przepiękne. I chociaż nie jestem fanem tej klasy, która nie wiem jaką jest klasą, to naprawdę uwielbiam patrzeć na ten samochód, na te światła, na wszystko. Coś fantastycznego. Dajcie znać, czy na Was ten wygląd też zrobił takie wrażenie, a może nie zrobił. Pogadajmy sobie w komentarzach. No i na koniec, jak to zawsze, poproszę o 3 sekundy, czyli ocenienie tego materiału, bo mi to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!